Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku opowiem o koncepcji jednej monety w kolekcji. Czyli kolekcja z jednej monety. Jak to możliwe i czy to w ogóle jest możliwe. Bohaterem dzisiejszego odcinku będzie także talar Zegnuta III Wazy. I na samym początku pragnę powiedzieć, dlaczego obrałem taką koncepcję. Jak wiecie Państwo, już od pełnego czasu zbieram talary, głównie talary austriackie. Ale. Także zawsze chciałem mieć i talarę koronę, jak i każdy z Was, kto zbiera monety polskie. Dlaczego postanowiłem kupić tego talara i nie kupować innych monet z tej serii wybijanych podczas rządów Zygmunta III wazy? A było ich sporo tych monet. Powyżej 2000 różnych monet wybijano pod panowaniem Zygmunta III wazy. Otóż po jakimś czasie znudziło mi się zbieranie tych różnych monet, tych groszy, czy trojaków, czy szostaków, czy szalongów. No, głównie to zbierałem te drobniejsze nominale, półtorakie także zbierałem i z czasem mi to się znudziło, bo ja z tego sporo, prawie każdą monetę trzymałem w rękach, malu, którą nie trzymałem w rękach, monetę i postanowiłem, by fajnie by było mieć, Każdego władcę w swojej kolekcji. I zacząłem najpierw zbierać monety austriackie, talary austriackie. Teraz e, z czasem też z, zacząłem zbierać i monety korony, czyli talary koronne Zygmunta III Włazy. I także pragnę w swojej kolekcji mieć i innych polskich władców. Być może w przypadku Michała korybuta Wiesniowieckiego trzeba będzie kupić Dukata, dlatego że talarów tam nie ma, w tej serii. Także postaram się zbierać, zebrać każdego polskiego włacy, który jest dostępny w sprzedaży. Nie mówię ja o talarze Zegmuta pierwszego, starego, bo jest to ogromna rzadkość i nie wiem, czy mnie starczy kiedyś na zakup takiej monety, ale te pospolitcze i prostsze nominale dostępne dla kolekcjonerów to będę zbierać. Tuż mamy bohaterem dzisiejszego odcinka taler Jest to najwie, największa obiegowa moneta za rządów Zygmunta III Wazę. Były jeszcze dukaty, ale dukaty używano dla handlu międzynarodowego, dla takich operacji handlowych. Głównie kupcy, szlachta, duchowieństwo mieli takie monety. I talary też mieli takie monety, ale te talary były jeszcze dostępne dla zwykłej ludności. Bardzo rzadko zwykły chrześcijanin mógł sobie pozwolić mieć w kieszeni, w sakiewce taką monetę. Zwykli ludzie używali drobniejsze monety. Głównie to były grosze, szelongi, półtoraki, trojaki. Czasami, jak większe zakupy, to może szóstaki czy nawet orty. Ale talary, rzadko których chrześcijanin mógł sobie pozwolić mieć w kieszeni. Talary za Zygmunta III Wazy wybijano w różnych mnicach, w tym i w mynicach szwedzkich. Są to bardzo rzadkie talary. Ja głównie będę starał się zbierać talary 3 III Wazy po reformie monetarnej 1627 roku, bo w tamtym czasie zakazano bicia drobnej monety z powodu jej takiej dewaluacji, czyli spadku wartości drobnej monety. Zakazano wybijania drobnej monety, no, oprócz Oprócz e, e, Mienicy w Lobrzynicę, która wybijala tam tarnary e, krótki okres czasu, bodajże do, od 1627 po 1630, e, żadnych drobnych nominalów nie było od 1627 roku, bodajże e, powyżej 23 lat. A wybijano najmniejszą monetę w tamtym czasie to półtalar, talar, e, Także dukaty i krotność dukatów wybijano mniejszych monet aniż pół nie było. I dość to ciekawy temat do zbierania te talary od 1627 roku. Bo w każdym roku było bodajże kilka typów tych monet. Dany egzemplarz to rok 1630 i w tym roku wybijano aż 5 typów talarów, tak, typów. A jeszcze różne warianty tych typów istniały. Taką informację dowiedziałem się z katalogu Dostecha. Dostępny ten katalog jest w internecie. Tuż Pierwszy typ, ja nazywam talarów z roku 1630, to bogaty portret króla. Ja zaraz nie mogę pokazać tego zdjęcia, tego talara. Drugi portret to szeroka półpostać króla i palce ułożone prawidłowo. Ja tutaj mam akurat przedstawiciela szerokiej półpostaci króla i palce tutaj ułożone akurat nie zbyt prawidłowo. Co, ma się, co to jest prawidłowo ułożone palce? Prawidłowo ułożone palce to kiedy miecz trzyma się w ręku w ten sposób. Tak jak tutaj Zygmunt III, czyli w ten sposób trzyma się. Natomiast nieprawidłowo ułożone palce to kiedy e, król trzyma miecz w ten sposób, jakby palce pozaginane w, e, w drugą stronę. I tu ja akurat mam e, ten trzeci typ: e, palce ułożone nieprawidłowo, ale szeroka półpostać króla. Także istnieje czwarty typ w roczniku 1630. Tam już mamy takie wąskie popiersze króla z kokardą i także mamy piąty typ, wąskie po pierwsze króla bez kokardy. To wąskie po króla znane nam z monet już następcy Zygmunta trzeciego Wazy, jego syna Władysława III Wazy, a później Władysława IV Wazy. Tak, taką tytułaturę on miał na monetach i ta wąska półpostać króla to całe ubrania było tak jak na zegmuncie, takie y, bardzo podobne i na monetach jego syna Władysława IV władzy. Także było pięć, aż pięć typów monet w roczniku 1630. Ja nie mówię o tych poprzednich latach i nie mówię o 1931 czy 1932 roku, mówimy tylko też y, o mynicy bydgoskiej. No, zapomniałem to powiedzieć na samym początku, początku że e, mówimy o monetach bydgoskich z roku 1627. Cóż, co my tutaj mamy? Na awarsie widzimy szeroką półpostać króla w prawą stronę. Król ubrany w stroju rycerskim, w koronie i zbroi, e, z mieczem opartym o ramienie i jabłkiem królewskim w dłoni. Na pierwszy widzimy order Złotego Runa, bo Zygmunt III był kawalerem ordenu Złotego Runa. Podobne, podobne wizerunki można spotkać także i na talarach bydgoskich, ale nie tak, moim zdaniem, piękne, jak na, na talarach. I na rewersie my mamy dziewięciopolową tarczę herbową, która łączy w sobie herb Rzeczypospolitej obojga narodów, czyli orły i pogoń. Tutaj mamy w tej większej tarczy, a w tej centralnej części mamy herb dynastii wazów, z snopkiem w środku, czyli lwy kroczące w lewą stronę i po trzy korony. I y, y, ta tarcza znajduje się pod koroną królewską. I y, ta tarcza opasana orderem Złotego Runa w otoku. Widzimy Order Złotego Runa i tutaj baranek. Ja już powiedziałam, że Zygmunt III był kawalerem Ordenów Złotego Runa, tak samo jak i jego syn Władysław. Waz. Po bokach widzimy inicjale Jakuba Jakobsona. Był taki mincerz, który w roku 1616, holenderski mincerz, w roku 1616 przyszedł do Miejnicy Bydgoskiej w poszukiwaniu pracy i został, dostał stanowisko... Starszego mincerza w Mienicy Bitgowskiej. Po kilku latach został już dzierżawcą mienicy i cieszył się bardzo e, dobrą opinią przedsiębiorcy, a także zarządcy minicy Miał prawo skupowania srebra w całym kraju, czyli kupował sreberko w całym kraju. Głównie te monety, Talara wybijano z srebra z zagranicy, czyli zakupowano monety zagraniczne, przetapiano na monety polskie. Zarządzał on tą mynicą bydgoską prawie 20 lat i tak naprawdę w dziejach mynicy bydgoskiej to był najlepszy okres myniczy. No, w historii tej tajemnicy Bodgoskiej, ponieważ wybito tam mnóstwo monet w tamtym czasie. Wybijano zaczynając od monet drobnych typu szelongów tak wybijano także i grosze, prawda, nie takie jak tutaj, ale wybijano na przykład też i półtoraki a także inne nominale, w tym i Orte wybijano i dlatego ten okres był okresem rozwoju dla myjnicy bydgoskiej i faktycznie był to najlepszy zarządca myjnicy bydgoskiej w XVII wieku tak, co jeszcze chciałem powiedzieć, tutaj mamy też podany herb u dołu pod postacią króla jest to herb Półkozic herb Hermolausa Ligędzy pod skarbiego Wielkiego Koronnego w latach 1624-1631 ten sam herb my możemy spotkać i na innych monetach wybijanych w mynice Bydgoskiej w tamtym czasie tutaj mamy dwóch przedstawicieli półtoraków Roku 1627 i to jest, są to dwie różne monety faktycznie. Zobaczcie sobie oznaczenie daty. Z7 i 2.7. Prawie dwa różnych styla dwie różne monety, a wybijano w, niby w jednym roku w Mennica Biedgoskiej. O, o tej zagadce, gdzie te. 1,5 raki wabieni, możecie Państwo poszukać na moim kanale, kiedy już opowiadałem swoje teorie na temat tych pięknych monet. I chciałem jeszcze na sam koniec, wam zapytać coś to za oznaczające napisy w otokach. Także ja nie powiedziałem wartość tego talara. Talar w roku 1630 był warty 90 groszy. Była szybka inflacja, szybowała inflacja. Jeszcze w roku 1623 bodajże talar był warty 40 groszy. Natomiast w 29. był już warty 90 groszy. Także inflacja była spora i. Талер – то був найлепшим таким сродком до хранення своїх ощадності для багатих людей, шляхти і духовенства, ну і також крулів, різних крулів. Вибіяно таку монету на стопе цесарському, чили талер польський мав таку саму вагу і стопе, як і талер цесарський, чили To była czternasta próba srebra, i to ich zgrzewny 7 sztuk, czyli waga nominalna talara musiała być 28,82 g. Waga czystego srebra w talarze musiała być 25,25 ,25 g. Natomiast dany egzemplarz ma 28,7 g i jest to w granicach normy. Jest to taler oryginalny z pewnością i dość to ciekawy taler, dlatego że ja kupowałem ten, ten taler y, jako wzrokowiec, nie kupowałem jako piękną monetę w stanie tam drugim, natomiast ten taler okazał się jeszcze i, i rzadkim talerem, nie z rzędu R6, czyli tam R5, a z rzędu R8 myślę, że lub R7. Zaraz za chwilę opowiem, dlaczego tak myślę. Chodzi o początek i zakończenie napisów, czyli interpunktację na początku i na zakończeniu napisów na awersie i na rewersie. Nie jest ta moneta opisana w katalogu Dostycha. 2006 roku, być może jest w tych nowszych katalogach gdzieś opisana. Być może pan Dudkowski opisał taką monetę, ja tego nie wiem gdyby ktoś z autorów chciał zamieścić e, moją monetę do swojego katalogu to chętnie e, dam taką e, e, zgodę, tylko proszę zwrócić się do mnie e, jakoś e, skontaktować się ze mną i pod warunkiem, że będzie tam zaznaczono, że moneta ze Skarbcu Króla to tyle, że chciałem na, na ten temat powiedzieć i na samym zakończeniu powiem dlaczego e, ta moneta nie jest opisana tuż Co означаają te napisy w otoku. Te napisy означаємо w języku łacińskim dosłownie brzmią tak. Sigismundus, tertius, Dei, Gratia, Rex Polonia, Magnus, dux, Lituania, Russia, Prusia, Mazovia, Samogitia, Livonia, N non. Suicorum. Gotthrun Vandalorunge a Kua Huare Dotarium Rex. В тлумаченню на язик польський то означає Зигмунд III з Божої ласки, Круль польський, Великий Ксьонжа Літевський, Русський, Прусський, Мазовецький, Жмутський, Інфлянський, A także dziedziczny król Szwedów, Gotów i wenadów, Czyli spore tereny były w tamtym czasie pod panowaniem Zygmunta III Wazy. I tak wyglądają e, takie monety. Zobaczcie sobie, jak, jaki ma e, piękny, jeszcze taki zlotały, delikatny, zlotały pole skwyty moneta. Proszę zwrócić uwagę, że e, na jakość wybicia... E, Rewersu. Jest jakby niby słabo wybity, ale to jest rzecz pospolita dla tego typu rocznika. Bardzo rzadko można spotkać, żeby pogoń była na przykład w detalach wybita, i także wybijano dość dużą ilość tych talarów w tamtych latach, często te stemple poprawiano, bardzo często stemple poprawiano, najczęściej niszczyły się te akurat rewersy, i trzeba było poprawiać. Te stemple, ale pomimo to, że nie widać takich aż, aż tam drobnych szczegółów, jest to moneta w stanie drugim, a może i nawet trochę więcej niż w stanie drugim. Może i dwa plusy, dość piękna moneta, moim zdaniem. Zobaczcie sobie, każda moneta Państwo musicie wiedzieć, że ma trzy strony i musicie sprawdzać tą trzecią stronę. Trzecia strona to mamy rand. Zobaczcie sobie, jak wygląda prawdziwa moneta z XVII wieku. Nie podłubana, nie zapilowana, nie zniszczona, nie po śladach zawieszek. Tak powinien wyglądać rand w każdej monety. Nie tylko talara polskiego czy talara austriackiego. Każda moneta musi mieć świetnie zachowany rand i tylko takie monety można uważać za monety kolekcjonerskie bo jak kiedyś opowiadałem o mądrości starego kolekcjonera który teraz zginął na wojnie na Ukrainie gdzieś pół roku temu świętej pamięci to ten pan mi mówił jeszcze jako dziecko jak kupowałem u niego monety, on mi powiedział, że chłopaki nie kupujcie nie kupujcie nigdy monety po zawieszkach, nie kupujcie ze zniszczonym rantem nie kupujcie monety w Stanach tam Trzecich, Czwartych. Lepiej sobie uzbierajcie pieniądze, kupcie sobie normalną monetę zachowaną i połóżcie do kolekcji, żeby po latach tej monety nie zmieniać. Ja taką koncepcję je stosuję. Jak widzicie Państwo moje postępy, możecie oglądać moje filmy czteroletniej dawności. Zaczynałem od monet drobnych, austriackich, monet wartych 10 zł, 15, 20 zł. Teraz już Wyższa Liga Numizmatyki jedną nogą jest zahaczona. Postaram się utrzymywać takie tempy i pokazywać Wam piękne monety. Każdemu dziękuję i życzę dużo zdrowia.